Nie, to nie Holandia. To bezobsługowa farma wiatrowa Szymankowo, należąca do grupy Polenergia, której generalnym wykonawcą jest Onde z grupy Erbud. Trzeba pamiętać, że turbiny wiatrowe to masywne i precyzyjne urządzenia. Do wykonania jednego wiatraka potrzebne było aż 550 metrów sześciennych betonu. Same fundamenty tego kolosa ważą 1300 ton. Przy budowie użyto kilkadziesiąt tysięcy ton piasku oraz cementu. Wysokość jednego wiatraka to około 130 metrów, czyli więcej niż ma Stadion Narodowy i Statua Wolności razem wzięte. Zapraszam do zwiedzania tego wietrznego giganta. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Farmy wiatrowe stały się już nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Wydaje się, że wiatraki to nowa technologia, ale ich historia sięga do czasu starożytności. Pierwsze wzmianki można już przytoczyć z 1750 roku przed naszą erą z kodeksu Hammurabiego. Tak naprawdę jesteśmy jeszcze na placu budowy, na farmie wiatrowej Szymankowo. Ale my dzisiaj wyjdziemy tam, gdzie nie wolno. Chodźmy. I zaczynamy naszą dzisiejszą przygodę. Ze mną Dawid, dzień dobry. Cześć Kuba. Kierownik budowy z firmy Onde, należącej do grupy Erbud. Powiedz mi, co to jest za plan dróg kołowań? Blisko. To nie są drogi kołowania, też mamy styczność z wiatrem, ale jest to farma wiatrowa. To są drogi dojazdowe plus lokalizacje turbin, gdzie będziemy się dzisiaj... Te okrągłe punkty, tak? Tak, gdzie będziemy się zwiedzać, oglądać farmę wiatrową od kuchni. Okej, ja biorę kask i kamizelkę od Dawida, tak. Przede wszystkim BHP. Wsiadamy do pick-upa, który był na zewnątrz i ruszamy poszukać wiatru. Bo zapraszam. Będzie wiatr, czy nie? Będzie biało. Chodźcie z nami. Jak się rozpoczęła w ogóle historia tego? Ile trwało uzyskanie pozwoleń na to? Same pozwolenia na budowę i cała ta legislacja trwała około 3-4 lat. W 2019 roku podpisaliśmy kontrakt na rozpoczęcie tej budowy jako generalny wykonawca i w 2020 na wiosnę rozpoczęliśmy działalność. I ta farma powoli wchodzi w fazę testów, rozruchów, także budowa takiej farmy trwa około roku. A teraz docieramy do GPO. Znajdujemy się w sercu farmy wiatrowej, tak zwanym GPO. Słuchajcie, zwykły przechodzień tutaj nie ma wstępu. Zresztą zwróćcie uwagę na ten płot i na ten drut kolczasty. To samo świadczy przez siebie. Ale lepiej o tym opowie wam Bartek, który jest tutaj kierownikiem robót elektrycznych. Słuchaj, cześć, miło cię poznać. Opowiedz o tym miejscu. Jesteśmy w miejscu, gdzie zbieramy tak na dobrą sprawę energię wyprodukowaną z całej farmy wiatrowej, z wszystkich wiatraków. Chodźcie, może trochę bliżej opowiem wam więcej na ten temat. Czemu tutaj tak buczy? Buczy, bo mamy transformator mocy. 40 MVA. Niestety, tak działa transformator, więc ten odgłos jest nieunikniony. Za co możemy łapać, a za co nie, bo grozi to śmiercią. Tak, mamy tutaj rozdzielnię wysokiego napięcia. Na szynach rozdzielni znajduje się napięcie 110 tysięcy voltów. Za budowie wysokiej... Ta wielka tyczka służy do przeskakiwania przez ten płot z drutem kolczastym, a tak serio to jest po prostu piorunochron. Nie piorunochron, a iglica odgromowa. Duże napięcie tutaj panuje, no i w tym momencie pierwsze, gdzie trzaśnie prąd, to w taką iglicę ich jest tutaj parę na tym terenie. No i jak się odwrócisz kamerą, to zobaczymy jeszcze, że... O którą weź chwili... się odwróć teraz z kamerą. Którą a żeś wymyślił? Proszę, odwracam się. A czemu tu jest wał? To się jakoś porusza? Czy... To jest akurat wyłącznik wysokiego napięcia. Mhm. Mamy trzy kolumny, które... Hydrauliczne chyba, bo ja widzę, że jest... Mechaniczne. Okay. To jest mechaniczne. Okay. Mamy trzy kolumny ze względu na to, że oczywiście mamy trzy fazy. Trzy fazy, no. I z racji tego, żeby zachować jednoczesność wyłączenia bądź załączenia, napęd jest na jednym wale. Słyszeliście? Jakby się coś zmieniło. Dźwięk się zmienił. Tak jak komar wpadnie w takie klatki, wiesz, niebieskie. A właśnie. Tak. A jakie jest tutaj napięcie? 110 tysięcy voltów. 110 tysięcy voltów. I to jest takie wysokie napięcie, jest dlatego, że są opory prądowe później na sieci, żeby łatwiej przepchać ten tak, prąd? Tak, im większe napięcie na sieci, tym mniejsze straty w przesyle. Okay. Dobra, czyli podsumujmy wszystko, co tutaj teraz zobaczyliśmy. Tam są wiatraki, stamtąd idzie energia. Wiatraków jeszcze nie widzieliśmy, teraz pójdziemy do wiatraku. Tutaj trafia energia. Nie. Tutaj są maszty, które służą do tego, żeby nic tam się nie stało podczas burzy. Tutaj ten prąd jest jakby kumulowany i zmieniany i przesyłany za płot, gdzie stamtąd idzie przez maszty wysokiego napięcia daleko do naszych domów, dzięki czemu możemy mieć prąd.
Tak, tak jest. Krótkie żołnierskie słowa. No to czegoś się nauczyłem. W opisie filmu podaję numer telefonu, może a dzisiaj jesteśmy elektrykami. Nie najtaniej, ale jako tak. Sterownia. Cały system farmy jest bezobsługowy, ale chodźmy popatrzeć w monitor. Wchodzimy tam, gdzie nie wolno, ale tym razem wolno. Czyli wolno, ale nie dla wszystkich. Gospodarz, puść gospodarza prądem, że tak powiem, z przodem. Proszę bardzo. Tutaj mamy rozdzielnię średniego napięcia, czyli to są celki, do których wpięte są kable prowadzone bezpośrednio z farmy wiatrowej, bezpośrednio z wiatraków. Dodatkowo mamy pole transformatora mocy, czyli miejsce, z którego prowadzimy kable wprost do naszego dużego transformatora. A może właśnie powiedzieć, co oznacza te pole numer 1, pole numer 2? Tak bardziej szczegółowo? To jest kolejność, znaczy to jest oznaczenie tak na dobrą sprawę, ułatwienie dla obsługi. Wiadomo, że kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze na takim obiekcie, więc kwestie komunikowania się między obsługą no, muszą być jasne. Dlatego wszystko, co możemy, jest prosto i czytelnie oznaczone. Teraz żartuję, jak wcisnę to Gdańsk jest bez prądu, tak? Powiedzmy. Połowa. Jeszcze jakbyś mógł wytłumaczyć, co się dzieje na tym monitorze, bo to też jest dosyć ciekawe. To są urządzenia, które pełnią funkcję sterowników polowych, tak zwanych. Czyli mamy tutaj zabezpieczenie danego pola, zabezpieczenie cyfrowe. Dodatkowo całą synoptykę, czyli pozycje łączników zwizualizowane na monitorze. No i mamy możliwość sterowania ręcznego, tak na dobrą sprawę, z tego panelu. No właśnie, bo to jest bezobsługowe, a co by się musiało zadziać, żeby jednak człowiek interweniował, żeby się tym jakoś zainteresował, że coś tutaj zmienia w ustawieniach? Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy zabezpieczenia cyfrowe, które w momencie zadziałania wysyłają sygnał. I co my tu mamy, co? To jest cała synoptyka i zdalne sterowanie stacją. Gdzie są wiatraki? Aha, dobra, trzeba gdzieś przejść, okej. W ogóle niego fajnego macie, to jest cały komputer, to jest to? Tak. Dobre, mikronika, cała mapa. Czyli to jest tak jakby to, co się znajduje w tych szafach, jest przeniesione wirtualnie tutaj na ten komputer, tak? Dokładnie tak. Tak, to jest to pomieszczenie, w którym byliśmy poprzednio, czyli rozdzielnia 30 kV, transformator. Okej. Mamy wszystkie wartości mierzone z danego pola. To jest wszystko na żywo? Tak. Okej. O, zerwana. Robimy coś z tym, czy nie? Transmisja. Nie. Stacja, zarówno stacja, jak i cała farma jest jeszcze w fazie testów, więc takie historie na dzień dzisiejszy to jest normalka. Okej. To co, idziemy zobaczyć? Byłoby to niepokojące. Oczywiście. Idziemy zobaczyć wiatraki? Możemy. Najważniejsza rzecz. Chodźmy. Wjeżdżamy na farmę, wybijamy i zobaczymy pierwszy wiatrak. Widzieliśmy przed chwilą wszyscy, jak to wygląda w momencie, kiedy ten prąd już został wytworzony i przetworzony do tego całego serca. Ale jak to wszystko się zaczyna i można powiedzieć, czym to jest ten prąd tam transportowany? Słuchajcie, u góry mamy śmigła, które przy pomocy wiatru zostaną napędzone, turbina wygeneruje prąd, prąd zejdzie do rozdzielni i magicznie kablami zostanie przetransportowany na tą stację, na której byliśmy. Około 27 km przewodów, duktów kablowych, łącznie około 90 km kabla, który transportuje prąd w kierunku farmy, w kierunku stacji, na której byliśmy. Czyli to wszystko pod ziemią idzie w kierunku dokładnie, stacji, tymi dokładnie. 90 km rzeczywiście to robi naprawdę piorunujące wrażenie, ale to chyba Bartek, czyń honory, otwieraj wrota, bo jesteśmy mega, mega zainteresowani, zapraszam. Czym to tam jest. Proszę tylko o pełne bezpieczeństwo, bez nadmiernego dotykania elementów metalowych, żebyśmy nie ulegli tu jakiemuś nieszczęściu. Na samych drzwiach przede wszystkim przed chwilą można było zobaczyć wiele ostrzeżeń, żebyśmy uważali. My jesteśmy jeszcze ze specjalistami, więc nic nie powinno nam się stać. Nie spodziewałem się tego, że wejdę do środka, a też nie spodziewałem się, że tutaj tyle jest miejsca. Zawsze jak sobie wyobrażałem, to bardziej, że tu się mieści jedna osoba, a nie też, że tu siedzimy, stoimy w czterech, że jest dosyć komfortowo. To nie dość, że jest ta drabina, to jeszcze tutaj mamy windę. I słuchajcie, takie pierwsze pytanko, to jedna osoba musi po kolei wjeżdżać, czy dwie osoby swobodnie mogą? Procedury mówią o tym, że zawsze powinny wjeżdżać dwie osoby. Tak, czyli jedna, można powiedzieć, może pomóc drugiej, jakby się coś tak. I też zauważyłem, że przede wszystkim
bardzo dobrze strzeżone, to przy samym wejściu nad głowami jest kamera. I to jest chyba po prostu taki element jakby chroniący, jakby ktoś tutaj się włamał, można powiedzieć, prawda? Oczywiście, oczywiście. Poza tym, że jest kamera w środku, to też są czujniki na zewnątrz, które podczas nieoczekiwanego zbliżenia się jakichś osób ustronny będą alarmować, że się oddalić od turbiny, uwaga, i będą to wszystko w systemie na tej stacji, którą mówiliśmy przed chwilą, monitorować, czy coś się na farmie dzieje. I teraz seria takich pytań, mianowicie szybkie pytanie do Was i będziecie, raczej pewnie znacie odpowiedź, ale szybko odpowiedź również. Jak szybko wjeżdża do windy na samą górę? Myślę, że to jest bardzo bardzo wolno, ale człowiek nie umrze z ludów. Czy znacie kogoś, kto wchodzi w tymi schodami zamiast windą? Czy są takie przypadki, czy raczej... Ja słyszałem o przypadkach w Azji, że Wietnamczycy dla treningu wchodzą właśnie do góry. Okej. No i ostatnia i chyba najważniejsza rzecz to co się znajduje za tymi plecami. To jest rozdzielnia średniego napięcia, czyli po pierwsze do tego pola schodzi kabel z samej góry, z transformatora praktycznie, z naseli. Dalej szynami zbiorczymi jest połączenie wykonane do linii kablowych i tutaj zgodnie z opisami jeden kabel idzie do kolejnej turbiny, drugi do poprzedniej, cały skierowany w jedną sieć kablową i wysyłamy po prostu na stację. Dobra, a teraz właśnie pod nami jest coś na zasadzie jakiejś piwnicy, kablownia, tak. Czyli tam jest kablownia i właśnie tymi przewodami to wszystko idzie właściwie do tego całego mózgu, serca, jak to wcześniej nazwaliśmy. Dokładnie. A możemy zobaczyć z bliska? Dobra. Chodźmy. Czyli element małego urbexu, można powiedzieć, że zaczynamy, ale... On jest takiego małego. Tak. Ale z profesjonalistami, więc z pewnością nic na się stanie. Pamiętajcie przede wszystkim, że ta turbina jeszcze nie jest zelektryzowana, czyli no możemy się tutaj czuć kompletnie bezpiecznie, a kolejna sprawa, właśnie jeden z naszych przewodników, tak bym go nazwał, Bartka, poruszył temat, mianowicie, że tutaj jest pośrodku światło i gdyby to wszystko działało, to jej światło by świeciło. Teraz musimy swoimi lampami się wspierać, ale i tak jest fajne uczucie, bo powiem Wam szczerze, że przyjeżdżając tutaj, nigdy bym nie pomyślał, że będę pod, można powiedzieć, wiatrakiem, a nie na nim, albo nad nim. W sumie nad nami jest ile? 100 metrów? Ile takich metrów? Około 130 metrów do miejsca, w którym jest generowany prąd, także no trochę jest. A jesteśmy praktycznie na punkcie, w punkcie 0, a nawet minus 1, bo to jest beton, który niesie cały ten fundament w ziemi. Pierwszy poziom to jest konstrukcja stalowa, tak zwana flansza, czyli pierwszy element startowy wieży wiatrowej. Element metalowy, który jest prefabrykowany przez producenta turbin. Pod nim znajduje się tak zwana podlewka, element o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, osiągający po 7 dniach około 100 MPa, docelowo ponad 115 MPa wytrzymałości na ściskanie. Jest to technologia stosowana w zasadzie indywidualnie dedykowana do farm wiatrowych. Pewnego rodzaju alchemia, jeśli chodzi o konstrukcje betonowe. Coś, co jest bardzo kosztowne, bardzo trzeba uważać przy technologii wykonywania tego, no i służy do tego, żeby te ruchy dynamiczne turbiny odbierać i przekazywać na docelowy fundament, który tutaj widzimy. Jest to komin fundamentowy, nazwany potocznie również cokołem. I to jest nasz pierwszy element, który odpowiada za całą nośność ustroju tutaj, który znajduje się nad nami. Początek naszych robót żelbetowych, czy samo zwieńczenie, zostanie sama góra robót żelbetowych. Od tego miejsca wchodzimy już tylko głębiej, na około 3,5 metra, gdzie znajdziemy posadowienie, dno posadowienia i w zasadzie jesteśmy na betonie, który był konstruowany po to, żeby te turbiny mogły stać. Dla laika, tędy idzie ta czysta, zielona energia z góry, wytworzona i przekazywana dalej do sieci. Wyobraźcie sobie, że to wszystko jest takie łatwe, lekkie i tak płynnie, pięknie chodzi. Ale jakie za tym stoją liczby? Słuchajcie, mamy tutaj 3 śmigła, które się właśnie kręcą ładnie. Często nazywane też ostrzami. Każde śmigło waży 13 ton. No trochę potrzeba siły wiatru, żeby te 13 ton wprowadzić w ruch.
Do tego dochodzi cała seria łożysk i przekładni. Można powiedzieć, że na samym czubku wisi około 150 ton. A skoro jesteśmy przy liczbach, bo mówiliśmy, że sam wiatrak ma około 130 metrów. No ale to śmigło się porusza w najwyższym punkcie. Ile jest? Tak jak dobrze powiedziałeś, 130 metrów to jest mniej więcej oś obrotu śmigieł. Do tego musimy dodać około 60 paru metrów na śmigło. Także można z dużym przybliżeniem powiedzieć, że najwyższy punkt takiego wiatraka to jest około 200 metrów. Czyli można powiedzieć, że nad naszymi głowami teraz jest paręset ton, które działają i które dają prąd. I tutaj kończy się nasza wyprawa na farmie wiatrowej. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak to wszystko działa i zobaczyć to z środka. Panowie, dziękujemy. Dzięki wielkie, a wy pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy, klikajcie tutaj. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć! Leciało. Firma Airboot na co dzień tworzy zaskakujące i wymagające konstrukcje. Tym razem przygotowała specjalne wyzwanie, a raczej konkurs dla Was. Teraz Ty masz szansę stworzyć sobie świetną przestrzeń do swojego rozwoju, wygrać staż w jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce i dołączyć do tego zespołu. Szukamy studentów drugiego, trzeciego i czwartego roku budownictwa, architektury lub jakichkolwiek kierunków pokrewnych. Zadanie jest jedno. Wyobraź sobie, jaki obiekt chciałbyś zbudować w swojej okolicy i pokaż nam swoją wizję. Im większą inwencją lub umiejętnościami się wykażesz, tym lepiej. Szczególną uwagę będziemy zwracali na kreatywność, ale też użyteczność budynku, który chcielibyście postawić w swoim mieście lub dzielnicy. Forma przesłania pracy jest dowolna. Może to być filmik z uzasadnieniem, wizualizacja, rysunek, nawet plakat. Oprócz głównej wygranej, czyli stażu w Airboot, w konkursie można zgarnąć jeszcze kasę w wysokości 1000 zł oraz smartwatcha. Wszystkie szczegóły oraz regulamin znajdziecie w linku pod tym filmem. Mi pozostaje trzymać za Was kciuki i do zobaczenia.